Azerbejdżanu wjeżdżamy z Gruzji. Od granicy przez cały pierwszy dzień towarzyszy nam policyjny radiobus pilotujący do zwiedzanych w tym dniu obiektów. Jesteśmy na północy Azerbejdżanu, niedaleko południowych stoków Wielkiego Kaukazu. Samochodami, gdyż dla autobusu droga jest zbyt wąska, udajemy się do wioski Kisz. Jest tu kościół świętego Elizeusza, najstarszy kościół na terenie dawnej Albanii Kaukaskiej, nazywany matką wszystkich kościołów albańskich na Kaukazie. Oficjalna data założenia tutaj kościoła to pierwszy wiek naszej ery. Na fundamentach starej świątyni wybudowano obecną, pochodzącą z przełomu XII i XIII wieku. Przy pomocy Norwegów w 2003 roku zakończono projekt odremontowania i przekształcenia kościoła w muzeum. Kościół otacza zadbany ogród pełen drzew i kolorowych kwiatów. W murze okalającym teren umieszczono modele prezentujące ewolucję architektonicznych form kościołów albańskich. Kilometrów dalej, w 60-tysięcznym mieście Szeki, znajduje się letnia rezydencja Hanów, orientalny, bogato zdobiony, niewielki pałac, zbudowany w latach 1789-1797. Zachowała się tylko bogato zdobiona, reprezentacyjna część pałacu. Z ofertą tradycyjnych azerskich strojów. W miejscu dawnej świątyni VI wieku Muzeum Rzemiosła Artystycznego. Dawny zajazd dla kupców i karawan, czyli karawanseraj z XVIII wieku. Była to największa tego typu budowla na Zakaukaziu. Obecnie jest tu hotel i restauracja. Sklepy z chałwą i orientalnymi pamiątkami w zabytkowej części miasta. Ośrodek przygotowań olimpijskich na obrzeżu miasta, miejsce naszego noclegu. Niedaleko miasta Kabala znajduje się sztuczne jezioro Nohur, utworzone po II wojnie światowej dla zaopatrywania okolicznych miejscowości w wodę. Jest to popularne miejsce wypoczynku i rekreacji. Azerbejdżan ma 86 600 km2 powierzchni i liczy prawie 10 milionów mieszkańców. W drodze do górskiej wioski Lachicz zatrzymujemy się przy wiszącym moście rozpiętym nad rzeką, którą spływają wody z lodowców Wielkiego Kaukazu. Droga zatarasowana przez stado owiec lub krów to dość częste zdarzenie na drogach Zakaukazia. Po
poruszamy się wąską, górską drogą, wijącą się malowniczo nad głębokim wąwozem, spłynącą w dole rzeką. Lachicz to górska wioska słynąca z rękodzielnictwa, głównie kowali wytwarzających przedmioty z miedzi. Potwierdzeniem tego jest pejzaż wykuty na miedzianej płycie zaraz na początku wsi. W starej części wsi można się poczuć niczym w średniowieczu. W starym meczecie utworzono lokalne muzeum prezentujące wyroby miejscowego rękodzieła. Oczywiście jest też funkcjonujący meczet, w którym wierni mogą się oddawać codziennym modłom. Ozdobiona abstrakcyjnym malowidłem niewielka umywalnia, pozwalająca dokonać ablucji przed udaniem się do meczetu. Wieś jest malowniczo położona wśród gór na wysokości około 800 metrów, nad korytem rzeki prowadzącej wody stopniejących górskich śniegów. Piękne górskie widoki towarzyszą nam też w drodze powrotnej. W drodze do Baku zatrzymujemy się w 30-tysięcznym mieście Szamacha, które od IX do XVI wieku było siedzibą szachów Szerwanu. Jest tu meczet piątkowy, zbudowany w 743 roku, jeden z najstarszych na Kaukazie. Meczet był wielokrotnie przebudowywany po licznych trzęsieniach ziemi nawiedzających ten region. Pełną rekonstrukcję przeprowadzono w latach 2010-2013 i w jej wyniku meczet powrócił do dawnego wyglądu z zachowaniem starej struktury. We wsi Surahany na przedmieściach Baku jest świątynia ognia Atashgah. Jest to dawne miejsce kultu Zoroastrian i hinduistów, obecnie przekształcone w muzeum. Obecna budowla została wzniesiona w XVIII wieku przez hinduskich czcicieli Shiwy, którzy osiedlali się na Zakaukaziu już od późnego średniowiecza. Świątynia stoi na dawnym miejscu naturalnego wypływu gazu ziemnego. Płomienie wydobywające się z ziemi czczone były przez wieki przez Zoroastrian, wyznawców jednej z najstarszych religii monoteistycznych. Zaratustra żył prawdopodobnie około 1000 lat przed Chrystusem. Muzułmanie nazywali Zoroastrian czcicielami ognia. Obecnie naturalne pokłady gazu w tym miejscu uległy wyczerpaniu, a gaz doprowadzany jest do muzeum rurociągiem. Flame Tower, czyli ogniste wieże albo płomienne wieżowce. Ściany od zewnątrz są pokryte ekranem LED-owym, co pozwala tworzyć ogromne, efektowne wizualizacje. Meczet męczenników wybudowany w stylu osmańskim przez Turków w 1991 roku. Siedziba azerbejdżańskiego parlamentu.
Aleja Szachidów to aleja mauzoleum poświęcona poległym bohaterom wojny z Armenią oraz zabitym przez armię radziecką w 1990 roku. Widok na miasto i Zatokę Bakijską. Centrum handlowe w budowie. Baku, położone na Półwyspie Apszerońskim, to największe miasto i stolica Azerbejdżanu oraz najstarszy i największy port na Morzu Kaspijskim. Liczy około 2 milionów 200 000 mieszkańców. Zespół trzech wieżowców, zwanych ognistymi wieżami, o wysokości 190, 160 i 140 metrów. Jedna z bram prowadzących na otoczoną 12-wiecznymi murami bakijską starówkę, zwaną İçeri Seher, czyli miastem wewnętrznym. Kochankowie na balkonie, a nad głową koty. Muzeum na wolnym powietrzu, w którym wystawiono eksponaty pochodzące z wykopalisk archeologicznych. Jeden z symboli miasta, Baszta Dziewicza, wybudowana w XII wieku na znacznie starszych fundamentach, ma 29,5 metra wysokości i 16,5 metra średnicy. Minaret meczetu piątkowego na miejscu zaratustriańskiej świątyni Ognia. Wiele pięknych budynków powstało w czasie naftowego boomu w połowie XIX wieku. Historyczne centrum Baku zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 2000 roku. Ten budynek na Starym Mieście jest siedzibą ambasady polskiej w Azerbejdżanie. Wąskie, kręte uliczki dodają uroku bakijskiej starówce. Lwy były godłem szachów Szyrwanu. Głowa azerskiego poety z pierwszej połowy XX wieku, Al-Jagi Wahida. Tu widać wyraźnie, jak historia i tradycja łączy się z nowoczesnością w postaci ognistych wież. Znaczną część bakijskiej starówki zajmuje kompleks pałacowy szachów Szyrwanu. Do głównego budynku przylega niewielki pawilon otoczony z trzech stron galerią. Został zbudowany w 1428 roku i działał w nim sąd. Kopuła głównego budynku pałacowego. W budynku pałacowym, zgodnie z decyzją ministra kultury, mieści się najważniejsze muzeum Azerbejdżanu. Zgromadzono w nim 4600 obiektów archeologicznych, ponad 2000 numizmatów, 1562 rękopisy i prawie 4300 zdjęć. W muzeum zgromadzono sporą kolekcję kobiecej biżuterii. Kompletny damski i męski strój z końca XIX wieku. Jest tu także wizerunek pierwszego prezydenta Ajdara Alijewa. Kamienne inskrypcje przeniesione z zatopionej wieży Bajlow. Portal wejściowy do mauzoleum szachów Szyrwanu.
mauzoleum znajduje się 14 grobów. Meczet pałacowy z połowy XV wieku z 22-metrowej wysokości minaretem. Mury otaczające miasto wewnętrzne mają szerokość od 8 do 10 metrów i do 3,5 metra szerokości. Pomnik poety Nizami Gandżawi, który żył i tworzył w XII wieku. Muzeum Literatury z posągami wybitnych azerbejdżańskich pisarzy i poetów na fasadzie. Plac Fontan to reprezentacyjne miejsce w Baku i jedno z ulubionych miejsc odpoczynku jego mieszkańców w upalne dni. W uliczkach odchodzących od placu są liczne kawiarnie i restauracje. Dzisiaj skończył się rok szkolny i grupki młodzieży po szkolnych uroczystościach przybyły na plac. Balkony okazałych kamienic z okresu naftowego boomu dekorowane są kwiatami. Przenosimy się na ogromny plac w pobliżu współczesnego centrum miasta. Znajduje się tu nowo wybudowany stadion sportowy. Jednak główną atrakcją na tym ogromnym placu jest jeden z symboli współczesnego Baku, owalna bryła centrum Hejdara Alijewa. Budynek został ukończony w 2012 roku. Ma 57,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Mieści sale wystawowe, konferencyjne i salę koncertową na 1000 osób. Obiekt nie ma tradycyjnych okien. Zastąpiły je wielkie przeszklenia we frontowej części gmachu. Gmach został zaprojektowany przez światowej sławy architektkę irackiego pochodzenia, nieżyjącą już Zahę Hadid. Udając się w okolice miasta, mijamy 60-metrowy diabelski młyn zwany Okiem Baku. Na przedpolach miasta nadal jeszcze funkcjonują szyby naftowe z charakterystycznymi pompami, ale główna eksploatacja ma miejsce na platformach wydobywczych na Morzu Kaspijskim. Przesiadamy się do samochodów osobowych, by tymi bezdrożami, którymi miejscowi kierowcy poruszają się z bardzo dużą prędkością, dotrzeć do błotnych wulkanów. Po ostrym, stromym podjeździe w górę znaleźliśmy się na niewysokim płaskowyżu pełnym stożków wulkanicznych. Jesteśmy w utworzonym w 1966 roku Parku Narodowym Kobustan, leżącym około 65 km od Baku. W tym iście księżycowym krajobrazie nie ma żadnych ścieżek, oznaczeń, tabliczek czy zakazów. Wszystko jest dziewicze i surowe. To ewidentny dowód, że z błotnych stożków wydobywa się gaz ziemny. Po
powstawanie wulkanów błotnych jest ściśle związane z występowaniem złóż gazu i ropy naftowej. Gaz zalegający zwykle na znacznej głębokości napotyka przeszkodę w postaci wód podziemnych. Ta mieszanka wody i gazu porywa iły, dolomity, łupki i piasek i wypycha ku górze, by na koniec wyrzucić je na zewnątrz. 100 wulkanów błotnych mają od kilku centymetrów do kilku metrów wysokości. Na całym płaskowyżu ani śladu życia, wokół tylko zastygłe błoto lub jego półzaschnięte jęzory. To wydobywające się z głębi ziemi błoto jest zupełnie zimne. Płaskowyż z błotnymi wulkanami leży w pobliżu brzegu Morza Kaspijskiego. W Azerbejdżanie znajduje się połowa z 800 wulkanów błotnych, które występują na świecie w 36 krajach. Z wulkanów błotnych przenosimy się do innej części Parku Narodowego Kobustan, gdzie znajdują się prehistoryczne petroglify. W tej skalistej okolicy odkryto około 6000 rysunków naskalnych, liczących kilka tysiącleci. Jest tu niewielkie muzeum, w którym oprócz różnych przyrodniczych eksponatów i tekstów związanych z historią Ziemi, przedstawione są schematycznie występujące w okolicy petroglify. Mamy tu też okazję obejrzeć animację prezentującą mechanizm powstawania wulkanu błotnego. Jest też kilka eksponatów z petroglifami. Stanowisko, na którym są petroglify, znajduje się 2 km od muzeum. Przyjmuje się, że rozkwit sztuki petroglificznej miał miejsce w epoce brązu, to jest w okresie 3 i 2 tysiąclecia przed naszą erą. Wówczas pierwotne plemiona zaczęły wyrażać rysunkami swoje codzienne doświadczenia i obserwacje. Rysunki znajdują się głównie w jaskiniach i załomach skał. Cały ten krajobraz wraz ze skalnymi petroglifami został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO w 2007 roku. Miejsce zwane kuchnią. W otworach zbierano wodę lub trzymano jedzenie. Tu w górze nad morskim brzegiem w czasach prehistorycznych była osada pierwotnych ludzi. Zanim opuścimy Azerbejdżan, wracamy jeszcze na krótko do Baku. Budynek rządu przy Placu Wolności. W
tym wycieczkowym stateczkiem ruszymy w półgodzinny rejs, by spojrzeć na Baku od strony morza. Płyniemy po Zatoce Bakijskiej Morza Kaspijskiego. Ma ona 20 km linii brzegowej i 50 km kwadratowych powierzchni. Stosunkowo wąskie wejście do zatoki z jednej strony ogranicza przylądek Sultan, a z drugiej przylądek Sich. Akwen zwany Morzem Kaspijskim to w rzeczywistości bezodpływowe słone jezioro, które ma 370 tysięcy km kwadratowych powierzchni i jest największym jeziorem na świecie. Czas wymiany wody w tym zamkniętym zbiorniku wodnym wynosi aż 250 lat. Skończył się rejs i dobiegł końca nasz pobyt w Azerbejdżanie. Chrześcijaństwo jest religią państwową w Armenii od 301 roku. Tym samym jest to najstarszy kraj chrześcijański na świecie. W skład kompleksu Chachpat wchodzą trzy kościoły. To kościół świętego Grzegorza z 1005 roku, zrekonstruowany na początku XIII wieku, a to kościół Matki Bożej z 1220 roku. Najstarszym i największym w kompleksie jest kościół świętego Krzyża, ukończony w 991 roku przez żonę króla Aszota III z rodu Bagratydów. Pod tym łukowym zadaszeniem przylegającym do ściany kościoła na postumencie umieszczono haczkar świętego Zbawiciela z 1273 roku, jeden z najcenniejszych zdobionych krzyży w Armenii. Portal do przedsionka prowadzącego do kościoła świętego Krzyża. Takie przedsionki zwano gabitami i były przeznaczone na poranną i wieczorną posługę dla parafian, dla których nie starczyło miejsca w głównej świątyni. Przedsionek przed kościołem świętego Krzyża jest unikatowy ze względu na swoją wielkość. Ma 21 metrów na 18 metrów. Jego powierzchnia jest większa niż samej świątyni, a sklepienie wspiera się na potężnych kolumnach. Dopiero z przedsionka wchodzi się do głównej świątyni. Ołtarz w kościołach ormiańskich jest umieszczony na podwyższeniu i można oddzielić go kotarą od reszty pomieszczenia. W klasztorze są nieliczne haczkary, czyli kamienne stele z krzyżem ormiańskim ozdobionym zwykle bogatą ornamentyką. Klasztor leży nad kanionem rzeki Debet u podnóża góry Surplicz na wysokości 1212 metrów. Boczna ściana kościoła świętego Krzyża. Na tylnej elewacji umieszczono relief przedstawiający postaci synów fundatorki kościoła, królów Gurgena I oraz Symbata. Nagrobek królowej Chosrowanusz, fundatorki kościoła świętego Krzyża. Na wzgórku, na tyłach głównych zabudowań, wzniesiono w 1245 roku wieżę dzwonniczą. To nie chmury, lecz dymy z leżącego za górą kombinatu przeróbki miedzi. Drugi gawit zbudowany w 1257 roku przez przeora Hamazaspa.
Klasztor był ważnym centrum nie tylko duchowym, ale także naukowym, edukacyjnym i kulturalnym. Klasztorni mnisi przepisywali po ormiańsku dzieła z całego ówczesnego świata. Sławą cieszyła się działająca przy klasztorze szkoła miniaturzystów. W 1996 roku kompleks klasztorny Hochbad został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Górzyste ukształtowanie Armenii powoduje, że w trakcie przejazdów nie można uskarżać się na brak pięknych widoków. Często spotyka się też zaniedbane obiekty, tu stary dworzec kolejowy. W pięknej scenerii nad górskim jeziorem Sevan wznosi się zabytkowy ormiański klasztor z IX wieku. Są tu dwa czynne kościoły. Kościół Świętych Apostołów i Kościół Matki Bożej. Zabudowania wzniesiono z czarnego tufu wulkanicznego, przez co obiekt zwano Czarnym Klasztorem. Na dziedzińcu Kościoła Świętych Apostołów zgromadzono liczne stare haczkary, w tym unikatowe zielone z miejscowego kamienia andezytu. Ołtarz w Kościele Świętych Apostołów. Płaskorzeźba przedstawiająca Chrystusa z warkoczami i mongolskimi rysami twarzy. Zapewne miało to chronić wizerunek przed zniszczeniem przez często najeżdżające te tereny plemiona koczownicze. Haczkar z XI wieku. U stóp klasztornego wzgórza zlokalizowano kompleks współczesnych budynków Akademii Duchownej. Jezioro Sevan leży na wysokości 1900 metrów i jest jednym z najwyżej położonych jezior świata. Ma około 1200 km2 powierzchni i jest największym jeziorem Armenii, a także Kaukazu. Podlega ochronie w ramach Sewańskiego Parku Narodowego. We wsi Noratus znajduje się pięknie położony na tle gór Kaukazu średniowieczny cmentarz. Jest tu ponad 800 zabytkowych haczkarów, z których najstarsze są datowane na IX wiek. Większość haczkarów pokrytych jest mchem lub porostami. Na haczkarach wykuwano też sceny upamiętniające jakieś wydarzenie. Ten przedstawia ceremonię weselną. Cmentarz zajmuje rozległy obszar o powierzchni 7 hektarów. Na tym cmentarzu również współcześnie odbywają się pochówki. Każdy haczkar ma swoją indywidualną, unikatową ornamentykę. Klasztor leży wśród malowniczych skał górnej części doliny rzeki Azat. Przy drodze wiodącej do monastyru stoją kopie haczkarów zniszczonych przez Azerów z armeńskiego cmentarza w Dżulfie. W 2000 roku klasztor wraz z jego otoczeniem wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Klasztor w tym miejscu powstał podobno już w IV wieku, zaraz po uznaniu chrześcijaństwa za religię państwową w 301 roku, a jego założycielem miał być sam Grzegorz Oświeciciel, który przyniósł chrześcijaństwo do Armenii. Budowę obecnej katedry zakończono w 1215 roku. Wejście do wykutej w skale świątyni prowadzi przez przedsionek. Cztery masywne kolumny podtrzymują kopułę z otworem pozwalającym oświetlić wnętrze.
Według legendy, jeszcze przed przyjęciem przez Armenię chrześcijaństwa, w to miejsce, gdzie jest obecnie klasztor, apostoł Tadeusz przywiózł włócznię, którą rzymski żołnierz Kasjusz przebił bok Chrystusa. Klasztor jest nie tylko wspaniałym zabytkiem, ale nadal pełni funkcje sakralne. Herb książąt Prosian w ich grobowej kaplicy. W każdej części klasztoru można spotkać haczkary, będące wyrazem wdzięczności za wysłuchane modlitwy i doznane łaski. Na drugim poziomie kościoła jest kaplica grobowa księcia Papaka i jego żony Ruzakan, wykuta w litej skale w 1288 roku. Na portalu płaskorzeźba drzew z owocami granatu i para gołębi, a wyżej lew walczący z bykiem jako symbol królewskiej potęgi. Z jednej strony klasztor przylega do niedostępnych skał, a z pozostałych trzech jest otoczony murem obronnym. Na bazarku u stóp klasztoru można nabyć słodki kołacz zwany gata. We wsi Garni, należącym na wysokości 1400 metrów płaskowyżu, nad głębokim wąwozem rzeki Azat, wznosi się antyczna świątynia z I wieku naszej ery, jedyny tego typu zabytek na Zakaukaziu. Świątynię zbudował król Tiridates I ku czci pogańskiego boga słońca Mitry. Świątynia uległa zniszczeniu w czasie trzęsienia ziemi w 1679 roku i została wiernie zrekonstruowana z zachowanych elementów w latach 1969-1975. W trakcie prac wykopaliskowych odsłonięto fundamenty chrześcijańskiego kościoła z VII wieku oraz fragmenty królewskiej łaźni z mozaikową posadzką. Fragment murów obronnych z bramą. Czterdziestoczterometrowy obelisk i 12 pochylonych pylonów otaczających kręgiem wieczny ogień to miejsce poświęcone pamięci ofiar ludobójstwa Ormian w 1915 roku. W skład kompleksu pomnikowego wchodzi jeszcze 100-metrowej długości ściana z nazwami miejscowości, z których pochodziły ofiary ludobójstwa. Od tego miejsca rozpoczęliśmy zwiedzanie stolicy Armenii, Erewania. Kompleks pomnikowy ludobójstwa Ormian mieści się na wzgórzu Cicernakabert, co oznacza twierdza jaskółki. Roztacza się stąd rozległy widok na leżące w dole miasto. Wielofunkcyjny stadion sportowy Hrazdan, mieszczący 54 tysiące widzów. Widok z naszego hotelu w Erewaniu na oba szczyty masywu Ararat. Mały Ararat ma 3896 metrów, a wielki 5137. Masyw Araratu leży poza granicami Armenii, na terytorium Turcji, 32 km od granicy. Jedziemy z Erewania do katedry w Eczmiadzynie. Po drodze zatrzymujemy się przy kościele świętej Hripsime. Budowę kościoła ukończono w 618 roku, co czyni go jedną z najstarszych świątyń w Armenii.
uległ częściowemu zniszczeniu w XVII wieku i został poddany gruntownej renowacji na przełomie XIX i XX wieku. Od 2000 roku jest na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Święta Hripsime odrzuciła zaloty najpierw cesarza Dioklecjana, a później króla Armenii Tiridatesa III, stwierdzając, że ona należy tylko do Chrystusa. Została za to ukamieniowana wraz z 40 innymi chrześcijańskimi dziewczętami. Eczmiadzyn to nazwa historyczna, a współcześnie miasto nazywa się Vagarshapat. Bramą świętego Grzegorza wchodzi się na teren 6-hektarowego kompleksu zwanego Ormiańskim Watykanem. Jest tu siedziba najwyższego patriarchy apostolskiego kościoła ormiańskiego, noszącego tytuł katolikosa wszystkich Ormian. Kopie haczkarów ze wspomnianego już ormiańskiego cmentarza w Dżulfie. Nowy budynek wyższego seminarium duchownego. Budynek, w którym poprzednio mieściło się seminarium. Katedra w Eczmiadzynie to najstarsza i najważniejsza świątynia ormiańska, wybudowana w latach 301-303 przez Grzegorza Oświeciciela, zaraz po tym, jak król Tiridates III przyjął chrześcijaństwo jako religię państwową. Jest to najstarsza katedra na świecie. Została poważnie zniszczona i niemal od podstaw odbudowana w obecnej formie w 483 roku. Nad wejściem do katedry wznosi się dzwonnica wybudowana w XVII wieku. Ozdobne główne wejście do katedry. Niestety wewnątrz przeprowadzany jest remont i niewiele da się obejrzeć. W świątyni znajdują się liczne zabytkowe rękopisy, ikony, rzeźby i krucyfiksy. Najcenniejszym skarbem jest grot włóczni przeznaczenia, zwanej także włócznią Longinusa, uważanej za relikwię męki pańskiej. Grot jest przechowywany w złotym relikwiarzu w skarbcu katedralnym. Od 2000 roku katedra jest na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. W pobliżu katedry stoi pomnik ludobójstwa dokonanego na Ormianach przez Turków. Pałac Katolikosa naprzeciw katedry. W drodze powrotnej z Eczmiadzynu do Erewania zatrzymujemy się przy ruinach katedry Zwartnoc, czyli katedry niebiańskich aniołów. Kościół został wybudowany w latach 643-661 w formie centralnej świątyni o trzech kondygnacjach zwieńczonej kopułą. Budulcem był miejscowy tuf wulkaniczny o różowym odcieniu. W wyniku trzęsienia ziemi w 930 roku świątynia uległa całkowitemu zniszczeniu i nie podjęto próby jej odbudowy. Kamienne orły i inne detale świadczą o kunszcie kamieniarzy z VII wieku. W wyniku prac archeologicznych prowadzonych na przełomie XIX i XX wieku teren wykopalisk uporządkowano i poskładano ocalałe fragmenty. Drugą część wizyty w Erewaniu rozpoczynamy od ściany alfabetu ormiańskiego. Składa się on z 39 liter i powstał na początku V wieku. Skwer z galerią rzeźb i instalacji stanowiących część eksponatów Centrum Sztuki Cafesiana. Tu rzymski wojownik kolumbijskiego rzeźbiarza Fernanda Botero. Skwer leży u stóp kaskady. To kompleks zbudowany na zboczu wzgórza opadającego tarasami i stąd nazwa kaskada. Kaskada składa się z dwóch par szerokich kamiennych schodów liczących 572 stopnie z każdej strony i pięciu coraz wyżej położonych platform. Na platformach znajdują się fontanny i rzeźby. Budowę kaskady rozpoczęto w 1971 roku, ale została ona przerwana w 1980. Nowy projekt kosztem 35 milionów dolarów
zrealizowano w latach 2002-2009, tworząc jedno ze znaczących centrów sztuki współczesnej w tej części świata. Projekt sfinansował urodzony w Nowym Jorku biznesmen i filantrop Ormianin Gerard Kafesian, tworząc przy poparciu armeńskiego rządu wspomniane już Centrum Sztuki Kafesian. Trzy haczkary znajdujące się na czwartej platformie. To ostatnia, piąta platforma, na której umieszczono figury wykonane z nierdzewnej stali. Wysokość od najniższego punktu na skwerze do najwyżej położonego punktu kaskady wynosi 302 metry. Na samej górze rozpoczęto budowę dużego szklanego muzeum, ale pracę przerwano kilka lat temu. Rozległy widok z kaskady na Erewań. Stadion Hrazdan na wzgórzu twierdza Jaskółki. Muzeum Charlesa Aznavoura u szczytu kaskady. Na platformy kaskady można się także dostać ruchomymi schodami. Wewnątrz wzgórza prezentowane są zbiory Centrum Sztuki Kafesiana, w tym jedna z największych na świecie kolekcja szkła artystycznego. Większość zbiorów pochodzi z prywatnej kolekcji założyciela. Samochód ze srebrną karoserią. Pomnik Aleksandra Tamaniana, architekta, który opracował przestrzenny układ współczesnego Erewania. Plac Francuski z pomnikiem rzeźbiarza Augusta Rodin. Komitas Vardapet, mnich i kompozytor, uważany za twórcę współczesnej muzyki ormiańskiej. Pomnik usytuowano koło konserwatorium muzycznego. Pomnik wybitnego armeńskiego kompozytora Arama Haczaturiana przed fasadą opery. Operę wybudowano w 1940 roku według projektu Aleksandra Tamaniana. Pomnik pisarza i poety Hovhannesa Tumaniana i kompozytora Aleksandra Spendiariana. Ormiański kompozytor i pianista Arno Babadżanian. Deptak prowadzący do Placu Republiki, centralnego placu Erewania. Narodowa Galeria i Muzeum Historii Armenii na Placu Republiki. Ministerstwo Finansów i po prawej budynek rządowy. Gmach Poczty Głównej oraz Ministerstwa Transportu i Łączności. Hotel Armenia Marriott. Ministerstwo Spraw Zagranicznych z lewej i Ministerstwo Administracji Terytorialnej Armenii. Erewań liczy około 1 200 000 mieszkańców, czyli koncentruje się tu prawie 40% całej ludności kraju. Medresa, czyli szkoła koraniczna przy szyickim błękitnym meczecie. To jedyny meczet w mieście, wieńczy go 20-metrowa kopuła. Został zbudowany w 1765 roku przez perskiego gubernatora Hoseina Alego Hana. Był największym z 8 meczetów, które były w Erewaniu. Przy meczecie jest 24-metrowej wysokości minaret. W przyległych budynkach znajduje się biblioteka i wystawa irańskiej ceramiki. Przenosimy się do wytwórni koniaku Ararat.
Produkcję ormiańskiej brandy rozpoczęto w 1887 roku. Dojrzewanie brandy odbywa się w beczkach wykonanych z kaukaskiego dębu. Proces dojrzewania musi trwać co najmniej 3 lata. Na ścianie i na jednej z najstarszych beczek można złożyć swój podpis. Przywódcy różnych krajów składający oficjalne wizyty w Armenii otrzymują własną prywatną beczkę brandy. Swoje beczki mają także nasi byli prezydenci. Zanim wyjedziemy z Erywania, jeszcze rzut oka na Ararat. Według biblijnej tradycji tutaj wylądowała Arka Noego po potopie. Ararat jest symbolem narodowym Ormian i wraz z Arką umieszczono go na środku godła Republiki Armenii. W pobliżu czterowierzchołkowego masywu wulkanicznego góry Aragats, wznoszącej się na 4090 metrów, leży klasztor Sagmosavang, czyli klasztor psalmów. Klasztor wybudowano w latach 1215-1255. Służył, tak jak inne klasztory, nie tylko celom liturgicznym, ale także pełnił rolę skarbnicy i biblioteki. Podobnie jak w poprzednio zwiedzanych klasztorach, do głównego pomieszczenia z ołtarzem prowadzi obszerny gawit, czyli przedsionek. To właśnie gawit był najczęściej miejscem spotkań, wspólnej modlitwy i pracy mnichów. Ołtarz główny, a obok jeszcze dodatkowa kaplica. Klasztor psalmów jest pięknie położony nad stromym, malowniczym wąwozem rzeki Kasach. Przy odrobinie szczęścia i dobrej pogodzie można stąd dostrzec zarysy masywu Arara. Na zakończenie naszego pobytu w Armenii zatrzymujemy się w liczącym 6,5 tysiąca mieszkańców miasteczku Aparan, by w miejscowej piekarni przyjrzeć się bliżej wypiekowi ormiańskiego pieczywa. Te cienkie płachty to ormiański chleb zwany lawasz, do naszego zupełnie niepodobny, ale bardzo smaczny. Skład prosty: mąka, woda, sól i zakwas, bez żadnych polepszaczy. Ten ormiański chleb trafił na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Ormiański chleb wypieka się także w takich tradycyjnych piecach zwanych tondir. Trzeba nie lada sprawności, by tak głęboko zanurkować w rozgrzanym tondirze. Armenia jest najmniejszym krajem Zakaukazia, ma niecałe 30 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni i liczy nieco ponad 3 miliony mieszkańców. Ostatni odcinek naszej podróży po Armenii wjedzie malowniczym przedgórzem południowego Kaukazu w kierunku granicy z Gruzją. Całymi kilometrami ciągną się podgórskie łąki kwitnące wszystkimi kolorami tęczy. I
jeszcze przejazd przez miasto Vanadzor, które najbardziej ucierpiało podczas trzęsienia ziemi w 1988 roku, i żegnamy Armenię, kraj życzliwych ludzi, niepowtarzalnych widoków i wspaniałych zabytków.